Podaj miarę kąta przyległego do alfa. Więc tak, oj, znów tak brzydko bym zrobiła. Robimy kąt przyległy. Mamy 90 stopni, pyk. Czyli to jest 90 stopni. Tutaj jest beta, więc beta plus 90 stopni równa się 180 stopni, czyli beta równa się 180 stopni minus 90 stopni, czyli beta to się równa 90 stopni. To wszystko. Pamiętamy, że suma kątów przyległych wynosi 180 stopni. To wszystko. Pa, do kolejnego.